Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Pilna Kompania. Jesteśmy na przełęczy Sokola w Górach Sowich, gdzie? Zaczynamy nasz krótki wypad w Górach Sowich. Za mną restauracja Sowa, w której byliśmy przed chwilą na obiedzie i zobaczcie sobie w tej chwili ujęcia z tej restauracji. Wyprawę zaczęliśmy właśnie od restauracji, by przyczekać ulewę i ruszyć na szlak, jak się rozpogodzi. Co finalnie się stało? Posiłek był smaczny, sycący, miejsce na pewno warte polecenia, ale my teraz... na Wielką Sowę, szlakiem właśnie tutaj prosto z Przełęczy. Także idziemy przez schronisko, orzeł i następnie szlakiem od razu na Wielką Sowę. Zrobimy sobie małą pętelkę. Jak dobrze pójdzie, to w 2,5 godziny prawdopodobnie powinniśmy jakoś w miarę uwinąć. Taki jest plan, a jak pójdzie, no to zobaczymy, ale ruszamy. Szlak z Przełęczy na szczyt Wielkiej Sowy to mniej więcej jakieś 3 km w jedną stronę i 300 metrów przewyższenia, a cała pętla, o której wspominałem, liczy sobie około 6,5 km. Pierwsze znaczne podejście to odcinek zaraz na samym początku po schronisko Orzeł, skąd roztaczają się piękne panoramy na pobliskie góry. Zresztą spójrzcie sami. Uściślić, idziemy z Przełęczy Sokolec czerwonym szlakiem przez schronisko Orzeł, przy którym właśnie się znajdujemy, z którego zaraz sobie zobaczycie ujęcia. Tak więc idziemy czerwonym szlakiem, on potem się schodzi z zielonym, wspólnie dochodzą na Wielką Sowę i prawdopodobnie będziemy albo schodzić tą samą drogą na Przełęcz Sokolec, albo ewentualnie zejdziemy sobie częściowo czerwonym i zielonym i potem odbijemy tylko zielonym, żeby przejść jeszcze dołem i potem wrócić na Przełęcz Sokolec. Ale to zobaczymy, jak pójdzie, ponieważ z tyłu teraz tam takie chmury deszczowe lecą. A spójrzcie sobie teraz, jak wygląda właśnie tutaj na samym schronisku Orzeł, jaka piękna panorama stąd się roztacza w obecnej chwili i rok temu, ponieważ dokładnie, no prawie dokładnie rok temu również tutaj byliśmy. Pogoda jest dosyć taka właśnie zwariowana, bo trochę pada, trochę słońca, trochę chmur, trochę wiatru. No i właśnie weszliśmy teraz nieco wyżej, powyżej schroniska. No i deszcz, przyszła chmura, no i właśnie zupełnie słońce zniknęło. No i zaczyna padać coraz mocniej, ale no przed nami Wielka Sowa, także próbujemy dotrzeć. Szlak na Wielką Sowę nie jest męczący, nie obfituje również widoki, ale za to można odetchnąć świeżym powietrzem, spacerując cały czas wśród drzew. Po godzinie od wyjścia z Przełęczy Sokola zameldowaliśmy się na szczycie. Warunki niestety znów zaczęły się pogarszać. Oprócz deszczu pojawił się silniejszy wiatr, co dobitnie uniemożliwiło mi polatanie dronem. Na szczycie znajduje się wieża widokowa, która powstała w 1906 roku. Miała ona poprzedniczkę, otwartą w 1886, ale dosyć szybko uległa zniszczeniu i została zburzona w 1904 roku. Wieża mierzy 25 metrów wysokości i obecnie jest w remoncie, co najmniej do maja 2023 roku. Wyremontowana ma zostać również mała infrastruktura turystyczna wokół niej. Pogoda nie ulegała polepszeniu, więc ruszyliśmy z powrotem na Przełęcz. Najpierw czerwonym i zielonym szlakiem, by przy nieczynnym schronisku Sowa zejść już tylko na zielony szlak, który na rozdrożu nad Sokolcem łączy się z niebieskim, który ponownie doprowadzi nas na Przełęcz. Odcinek szlaku za schroniskiem Sowa początkowo wyjdzie przez tajemniczy i piękny las. Z daleka słychać zbliżający się Sowi potok, a im bliżej niebieskiego szlaku, tym coraz mocniej odsłaniają się panoramy i krajobrazy na góry Sowie. Nawet na chwilę w okienku pogodowym pokazało się słońce. Dzień numer 2, no i pogoda nieco się skiepsiła, jak zapowiadali. W górach, nawet powyżej na Wielkiej Sowie, pruszył śnieg, coś ciekawe. No ale jako, że temperatura spadła, jest deszczowo, zobaczymy, czy dziś uda się pójść na szlak. To jest dobry moment, żeby udać się i zobaczyć część kompleksu Rize. Jesteśmy w Walimiu przy kompleksie Rzeczka. Na samym wejściu, za paręnaście minut wejście, bilety kupione, no i czekamy. Sam jestem bardzo ciekaw, gdyż no...
raz, że się kiedyś oczywiście tym interesowałem, a dwa, że oczywiście oglądając kanał History Hiking, który serdecznie Was polecam, to nie można po prostu przejść obojętnie, nie zatrzymać się tutaj i nie zobaczyć tak naprawdę, jak wyglądała katorżnicza praca więźniów przetrzymywanych tutaj właśnie przez nazistów w czasie II wojny światowej. No i sam kompleks Rize, o którym tak naprawdę do tej pory jest więcej domysłów, aniżeli sprawdzonych faktów, także jest to naprawdę mega ciekawa sprawa. No i po prostu zatrzymując się, będąc w Górach Sowich, nie można pominąć tego miejsca. W kompleksie Rzeczka obowiązuje zakaz nagrywania materiałów, poza dwoma inscenizacjami, ale można robić zdjęcia. Podziemna fabryka znajduje się na obrzeżach Walimia. Zwiedzanie możliwe jest tylko z przewodnikiem. Bilet normalny kosztuje 24 zł, a czas przejścia to mniej więcej 1,5 godziny. Rzeczka to jeden z 7 kompleksów wchodzących w skład Rize, którego budowa rozpoczęła się w 1943 roku w Górach Sowich. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Znajdowało się w głębi Rzeszy, daleko od alianckich nalotów, co miało pozwolić na budowę fabryk na potrzeby wojska oraz punktów dowodzenia i schronów dla nazistowskiej wierchuszki. Przy budowie Rize wykorzystywano pracowników przymusowych, jeńców wojennych, a w późniejszym czasie więźniów obozu koncentracyjnego Gross-Rosen. Praca była katorżnicza po kilkanaście godzin na dobę. Więźniowie otrzymywali marny i często zepsuty posiłek, a pracowali w miejscu, gdzie panuje prawie 100% wilgotności, jest zimno przy ogłuszających dźwiękach maszyn, młotów i różnego innego rodzaju sprzętu. Jak mówił nasz przewodnik, średnia długość życia przy budowie Rize wynosiła 2 miesiące i 3 tygodnie. Zachęcam do odwiedzenia kompleksu Rize. Miejsce robi ogromne wrażenie, a Waszej uwadze polecam wspomniany kanał History Hiking. Łukasz Kazek wraz z ekipą opowiada o Rize najciekawiej, dbając o wszystkie ważne i istotne historyczne detale. Podróże to również jedzenie, tak więc przybyliśmy do Szyprówki, Chata pod Sobą, dokładnie tak się nazywa ta restauracja. To jest, jak zaraz się wyruszy z Przełęczy Sokolec na Wielką Sowę, po prawej stronie się mija restaurację. Ona w tej chwili tutaj jest za mną i tam oczekujemy na małe co nieco, ale jeszcze, póki tu stoimy, to chciałem słówko jeszcze powiedzieć, tak w ogóle informacyjnie, słuchajcie, jest 6 stopni, naprawdę jest chłodno, wieje naprawdę silny i mroźny wiatr. Dzisiaj właśnie, tutaj jak wcześniej wspominałem, na Wielkiej Sowie padał śnieg, także warunki są dosyć interesujące, ale nawet nieco się teraz jeszcze rozpogadza. Jeżeli pogoda to pozwoli, to jeszcze sobie zrobimy jeden mały, krótki szlak, ale chciałem Wam teraz jeszcze powiedzieć, ponieważ nie jesteśmy pierwszy raz w Górach Sobich, a można powiedzieć, że no, byliśmy w zeszłym roku dwa razy, tak naprawdę raz pełen jakby taki wypadzik, a dwa również na pograniczu. No i z tamtego właśnie, tamtych właśnie dwóch wypadów byliśmy w kilku fajnych, ciekawych miejscach w okolicy, które warto, żebyście również poznali. Także pozwólcie, że przedstawię teraz tak z przypomnienia, z doskoku kilka interesujących miejsc, które warto zobaczyć będąc w okolicy. A zestawienie zacznę od zachodniej części, właściwie terenu, gdzie nachodzą na siebie góry Wałbrzyskie i Góry Sowie, a mowa o zamku Grodno i pobliskim jeziorze Byszczyckim. Zamek stoi na szczycie góry Chojna, a oglądane przez Was ujęcia pochodzą z naszego zeszłorocznego jesiennego wypadu. Po bliskiej Jedlinie Zdroju w pałacu znajduje się browar restauracyjny Jedlinka. Będąc w pobliżu, wpadnijcie koniecznie na piwo. Mi najbardziej smakowało marcowe oraz pils. A na koniec miejsce we wschodniej części Gór Sowich, czyli twierdza w Srebrnej Górze. Nigdy nie zdobyta, miejsce arcyhistoryczne i ciekawe, przybliżające historię Dolnego Śląska jako terenu walk między Prusami a Austrią. Wszystkie wymienione miejsca możecie znaleźć w filmach, do których linki znajdują się w sekcji komentarzy pod filmem. Wracając jednak do bieżącego wyjazdu, przyjechaliśmy na mały obiad do Szyprówki, chaty pod Sobą znajdującej się na Przełęczy Sokola przy szlaku na Wielką Sowę. My tymczasem zbliżaliśmy się do ostatniego górskiego punktu naszej wyprawy. W tym celu pojechaliśmy na pobliską Przełęcz Jugowską, skąd ruszyliśmy czerwonym szlakiem w stronę Rymarza, a dokładnie na jego stok, by spojrzeć po raz ostatni na pobliskie górskie pasma. Dalsza część czerwonego szlaku prowadzi na Kalenicę i na pewno byśmy tam poszli, ale znajdująca się na jej szczycie platforma widokowa znajduje się w remoncie.
Szkoda, dwa słynne punkty widokowe i dwa remonty. Mogę nieco się poczuć jak w rodzinnym, rozkopanym Poznaniu. Wcześniej wspominałem, warunki dzisiaj naprawdę są dosyć zwariowane. 15 minut temu, jak wysiadaliśmy na Przyłęczy Ługowskiej przy PTTK Zygmuntówka, no to właśnie naprawdę lał silny deszcz, no a teraz chwilę później, proszę, już pełne słońce, no i za mną taka piękna panorama. Nie do końca byłem pewien, jak się tu dostać. Informacyjnie dla Was, czerwonym szlakiem właśnie spod Zygmuntówki w stronę Zimnej Polany, wiaty na Zimnej Polanie, mniej więcej w połowie drogi właśnie, jak tu pojawia się wyciąg Orczyk, no to w tym momencie tutaj faktycznie jest jakby to miejsce, w którym ta panorama na, no, na całą kotlinę, na dół jest naprawdę przepiękna. Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ilość metrów, jaką trzeba tu przejść, a panoramę, no to jest naprawdę wartość do ceny, jest naprawdę mega, mega dobrze. Także to jeden chyba najszy z ostatnich akcentów dzisiejszego dnia w Górach Sowich. Jak jeszcze dobrze pójdzie, to lecimy do Barda, do kawiarni. Pomyliłem się niestety i do PTTK Zygmuntówka nie doszliśmy, a ruszaliśmy spod baru Jugówka na wspomnianej Przełęczy Jugowskiej. Na sam koniec bardo i aspekt gastronomiczny. Wpadliśmy do kawiarni Stary Most położonej tuż nad Nysą, obok historycznego i pięknego mostu. Polecam mocno to miejsce, zwłaszcza że znajduje się tuż obok głównej drogi i dojazd tutaj jest naprawdę wygodny. Kawa i zwłaszcza ciasta nam podeszły. Na tyle, jeżeli chodzi o materiał z Gór Sowich. Mam nadzieję, że cały materiał właśnie Wam przypadł do gustu, podobał się. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapce w górze, udostępnieniu. No i podzielcie się z Waszymi opiniami, komentarzami na ten temat. Do zobaczenia!